Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kertys i zapraszam was na 21 odcinek z gry Warhammer 40 000 Rogue Trader. Moi drodzy, mamy przed sobą walkę chyba najcięższą z dotychczasowych, bo mamy przed sobą walkę ze Space Marine Chaosu, który ma w swoich dłoniach naprawdę jakąś wielką giverę. I w końcu doczekaliśmy się jakiegoś sensownego bossa w tej grze. Ostatni taki był na naszym okręcie jeszcze w prologu. Tam walczyliśmy po raz pierwszy z pomiotą osnowy, teraz po drodze dwa takie załatwiliśmy, bowiem wskutek niefortunnych zdarzeń związanych z kultystami chaosu i z jakimiś złodziejami słońca musimy uciekać z tej planety w chwili, kiedy triumfowaliśmy. No ale żeby się dowiedzieć, co się działo wcześniej, no to musicie się cofnąć do poprzednich odcinków. W każdym razie teraz mamy przed sobą walkę. Walkę, która może być dla nas kurde mega ciężka, bo boję się siły ataku tej broni. Punkty życia aż tak mnie nie przerażają, bo jednak zabiliśmy dwa pomioty, które miały 140, po 145 punktów życia, więc niewiele mniej łącznie niż ten cały Aurora. Więc liczę na to, że tutaj ofensywnie damy radę, ale czy damy radę defensywnie, to już może być inna kwestia. Tak, Kardes, ty się cofaj tutaj. Abelard, ty idziesz blisko, ale myślę, że warto tutaj będzie pod różnymi kątami atakować tego wroga. Asia, ty też się gdzieś cofnij za jakąś osłonę. Tutaj może. Pascal, ty na siebie weźmiesz może tych tutaj pomniejszych wrogów. Ich jest tutaj szóstka. Myślę, że dasz radę. Raczej oni tam mocni nie są. Argenta, ty chodź może tu. Heinrichs podejdzie z tej strony. No i zobaczymy. Chociaż może na razie się ukryj. Tak samo jak Abelard, ty też się możesz ukryć. Boję się was w jednym miejscu tutaj wszystkich stawiać. Nie, dobra. Abelard, mam nadzieję, że wytrwasz atak wroga. I zaczynajmy. Zobaczymy, co się wydarzy. Wow. No właśnie, tego się obawiałem, że jego ataki będą naprawdę mega mocne. Jeszcze zaszarżował, ale na szczęście Heinrichs tym razem parował atak. Zobaczcie, co tu zrobił gościu z Argentą i z Pascalem. I miałem słuszność, obawiając się jakby ustawiania mojej drużyny w pobliżu innych, bo miał mocny atak obszarowy jednak. Dobra, Argenta, weź sobie od razu to. Tu będziesz miał jakąś osłonę, nie? Kurde, źle. Dobra, chodź tak czy siak tutaj. Koncentrowany strzał. Żebyśmy też nie trafili Heinrichsa przy okazji. Teraz napierdzielaj. Dobra. Trochę tam oberwał. Tutaj nasi członkowie drużyny wypowiadają swoje komentarze na temat wroga. Wcześniej Argenta mówiła o tym, że o nim jako o zdrajcy, no bo to jest zdrajca. Był kiedyś zwykłym Space Marine, który w imię Imperatora podbijał kosmos. Teraz zdradził. Dobra, Kasia, daj ruch Kardesowi. Kardes, ty podpalisz wroga. Tak jest, płoń gnojku. Jeszcze go oślepmy. Dobra. Kasia, ty też napierdzielaj. Dobra. Jakoś tu leci. Dobra, i to kolejny Kardes. Dobra, to ty daj z kolei punkty. Odwdzięcz się, Kasi. Kasia. I'm
Miałaś jedne z mocniejszych ataków. Takich na jednego przeciwnika, więc fajnie było, gdyby właśnie Cassia najczęściej atakowała. Dobra, co tu jeszcze? Może sobie krzykniemy. 15 do 26. Dobra, zdecydowanie krzyk będzie lepszy. Okej. Okay. Abelard krzyczy, że stań za mną, lordzie kapitanie, powstrzymam to tak długo, jak zdołam. Jakby Abelard nie wierzył tutaj za bardzo w zwycięstwo. No, ale my nie będziemy się chowali za Abelardem. Chociaż po części tak, no bo Abelard go teraz sprowokuje. Weź sobie tutaj to. I szarże. Ataki Abelarda powalające nie są, ale... ale jego obrona może tutaj być bardzo kluczowa. Oj. Pascal teraz jest mocno otoczony tutaj przez przeciwników. I zostało mu naprawdę niewiele życia. Ha. Żegnajcie, jeżeli ktokolwiek z was da radę przetrwać, znajdźcie Inkwizytora Kalkazara i poinformujcie go o tym, co tutaj zobaczyliście. Wygląda, jakby żaden z naszych towarzyszy nie wierzył w to, że da się tutaj wytrwać. A my spróbujemy jednak mimo wszystko. Weź sobie wytrzymałość i zobaczmy teraz, jak ta moc zadziała. 10 do 18. No to już teraz brzmi troszkę sensownie ta umiejętność, ale wciąż nie jest to coś niesamowicie silnego. Dobra, pytanie, czy jak użyjemy tego, czy ona zaatakuje za użycie mocy psionicznej w jego pobliżu? Nie wiem, ale może lepiej nie ryzykować. Dajmy sobie w takim razie siłę. Zmieńmy broń. I teraz atakujmy. Oj. No tak, taki słabiutki. Obrażenia krytyczne to było 9 w tym przypadku, więc tragedia. Ale wiecie co, uzdrowimy się trochę. Albo może uzdrówmy Pascala. Mało, bo mało, ale zawsze coś. Myślę, że na początek sobie przeanalizujmy wrogów. Tak, a teraz ich walnijmy zbiorowo, tak jest. I wszyscy naraz zginą. To mi się podoba. Tak jest. Ten atak był zdecydowanie bardziej sensowny. A, tu mamy jeszcze, kurde, snajpera z tego, co widzę. No, ale Heinrichs tutaj, na którym się skupił przeciwnik, całkiem nieźle sobie radzi. Bo unikał albo parował ciosy do Space Marine Chaosu, więc nie było źle. Ale dobra, musimy się pozbyć tych, bo już widzieliście po Pascalu, że nawet takie małe pierdółki potrafią być groźne. Tam musimy dotrzeć do tego lidera kultystów, który tam z dystansu próbuje nas dorwać. Dobra, upadło. Spoko. Cassia. Daj pełen ruch. Może Pascalowi. Pascal, ty tam leć. Spróbuj dorwać tego gnoja. Nie tego. On jest tutaj. Daleko, kurde, nawet naszą umiejętnością go nie sięgamy. To na początek rozwal po prostu tego synka. Tak jest. A i w sumie możemy jeszcze raz zaatakować. To walw tego Space Marine. Ale chybiliśmy. Teraz Cassia, weź dodaj jeszcze ruchy Caerdysowi. Sobie krzyknie. Tak jest. O, na razie z tym
Gościom sobie radzimy nie najgorzej. Zaraz zresztą padnie, więc... A, myślałem, że to będzie trochę cięższa walka, chyba że jeszcze coś więcej pokaże. Myślę, że gdyby korzystał ze swojej broni dystansowej, to miałby zdecydowanie większe szanse, żeby nam coś naprawdę krzywdę tutaj poważną zrobić, bo ten jego pierwszy atak był taki, że zwątpiłem przez moment w powodzenie tej walki. Czasem teraz łoimy go aż miło. KRDS, teraz spróbujemy. Tak, skoro mamy tego gościa pod kontrolą, to spróbujmy trafić w tego gnoja. Ach, pięknie. Dobra, moi drodzy, walka zdecydowanie łatwiejsza niż się spodziewałem. Co prawda jeszcze się nie zakończyła, no ale powiedzmy sobie szczerze, co tu się może wydarzyć jeszcze? Chyba, że nadbiegną jacyś kolesie tego. Ale nie wygląda na to, żeby mieli nadbiec. A taki wręcz są akurat wybitnie słabe przeciwko niemu. Let's see to it. A wiecie co? Spróbujmy tego. Myślę, że już na tym etapie walki ryzyko może nie zaszkodzi. Nie, dobra. Chciał nas zaatakować za użycie tej umiejętności, ale na szczęście mu się nie udało, a Heinrichs się podleczył. Spoczko. I co, Pascal? Czy byś miał zakończyć? Nie, chyba nie, bo tam on ma jeszcze 19 punktów życia. Więc chyba to jeszcze nie będzie koniec. Aczkolwiek jak mu jeszcze na przykład zmniejszymy pancerz. Teraz zaatakujemy. To chyba wciąż jeszcze nie damy rady go zabić. Tak. Jeszcze było za słabe. Dobrze, że ataki psioniczne na niego działają lepiej, ale zobaczcie, znowu wykorzysta chyba atak dystansowy i chyba nam... W kogo on strzela? Padł. Spłonął dosłownie. Tutaj można powiedzieć w takim razie, że to Kerdys go wykończył, ale z... On tu strzelał, bo co, bo rozwalił chyba jeden z wahadłowców. Czy ten został rozwalony, ale strzelał w tą stronę, więc nie mam pojęcia czemu. Chyba, że ten też jest uszkodzony. Nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło, ale nadbiegło kilku wrogów, ósemka konkretnie. Ale moment, tu jest trzech. To widzę. Tu jest pięciu, dobra. Myślałem, że któregoś tam nie widzimy, ale wszyscy są. Dobra, no to w takim razie... Argenta, ty się trochę cofnij. To już masz mało punktów życia. Sobie trochę postrzelasz. Teraz atak Argenty właśnie może być najbardziej efektywny. No, nie był tak efektywny, tak bardzo jakbym tego chciał, ale i tak niezłe szkodę poczyniła. Dobra, bierzmy aktu heroicznego. Przez chwilę mnie kusiło, ale nie ma takiej potrzeby. Dobra, Kasia, możesz podejść bliżej, myślę. Daj punkty Pascalowi. Pascal sobie zrobi tak. I trzech padło. Teraz ja dokończ sprawę z ostatnim. Pięknie. Dobra. Bo zostało tylko trzech. Kerdys. Czy ty możesz z takiego dystansu dorwać któregoś z nich? Pewnie, że możesz.
Wpal w tego. Tak jest. No, bycie snajperem w tej grze też popłaca z tego, co widać. Dobra, dajmy dodatkowy ruch jeszcze Pascalowi. Pascal, chodź na bliżej. Dasz radę tam dorwać ich ze swojej broni plazmowej. Dasz, ale tylko jednego. Dobra, to wal. Wow. Strzeliliśmy, ale nasza broń po prostu się wzięła i chyba po prostu w jakiś sposób przeciążyła. Tak w sumie nierozsądnie trochę korzystałem z tej broni, bo tam było napisane, ja tego tak chyba raz przeczytałem i potem nie zwracałem na to uwagi, że właśnie ją przegrzewamy. Tego słówka mi brakło. Przegrzaliśmy tą naszą broń. Przez to biedny Pascal sam sobie zrobił kuku. I to w momencie, kiedy walka wydała się już niemalże wygrana. Trochę tutaj obwiniam siebie za to, co właśnie miało miejsce. Czy ty sięgniesz tą umiejętnością? Jego z nich nie. Tą? No tą sięgniesz, dobra, to zabiję. Dobrze. Belar też trochę oberwał. Ale ta walka zaraz się skończy. Aj, jeden strzał tylko trafiony, szkoda. Dobra, sięgniesz go, sięgniesz. I Cassia kończy. No, i mamy koniec walki. Pascalowi się trochę niestety oberwało, ale to przez nas. Lub nie był taki mocny. Gdzie jest ten Aurora? Zaraz sobie jego fanty przegrzebiemy. Tu mamy sierżanta Malgara, który miał jakiś tam zwykły pistolet laserowy. Myślałem, że jednak coś tam więcej od niego uzyskamy. Tutaj znowu same duperelki nic nie dadzą. Znaczy, dadzą, bo coś tam możemy je posprzedawać, ale jednak liczyłem na coś więcej. Co tu mamy od Aurory? To ciężki bolter, to, które nas tak mocno zraniło na początku walki. Ale tutaj, żeby go wykorzystywać, musimy mieć po pierwsze silną postać, bo zobaczcie, wymaga 60 siły. Musimy mieć kogoś, kto jest heretykiem. U nas heretyków w drużynie, którzy mają 60 siły, nie ma. Jedynie co to Ira tam chyba podąża heretycką ścieżką, ale ona nie jest taka silna, więc kurde, jego broń a nic nam się przyda. I tu też musimy mieć heretyka, żeby używać tej broni. Siła nie ma znaczenia, ale słabo. Nie, szkoda. A, dajemy to do naszej hodowni. A tu mamy co? Okej. Dobra, to z kolei myślę, że już Idira mogłaby założyć. Daje to plus 4 do punktów życia i plus 10 do wytrzymałości, kiedy degradacja osnowy jest wysoka, tam powyżej 15. Więc jest ok. Niemożliwe, znaczy niesamowite, przeżyliśmy starcie z heretyckim Astartes. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy sobie porozdawać punkciki jeszcze, ale wiecie co, robię na sekundkę przerwę i zaraz do was wracam. Okej, okay, lecimy dalej z tym koksem, rozdajemy poziomy. I tak, zaczynamy oczywiście od Kardesa. To w ogóle jest ostatni poziom na tym archetypie, na archetypie oficerskim. Potem będziemy już przechodzili na wyższe stadia i będzie nasz Kardes mógł zostać wielkim strategiem, mistrzem taktykiem albo obrońcą. Obrońcą raczej nie, bo... A dobra, inaczej, nad tym będziemy się zastanawiali później. Na razie oddajemy, znaczy bierzemy ostatni poziom i ostatni poziom na stopniu oficerskim jakby to jest ulepszenie naszej umiejętności heroicznej. Już mamy, jak rozumiem.
Dobra, weźmy sobie to. Masz załatwiony teraz Heinrichs. Co tobie tutaj wybrać? Dobra, weźmy sobie to. 4 punkty ruchu za każdego zabitego wroga. Dalej, Pascal. Tej umiejętności heroicznej w ogóle do tej pory nie używaliśmy, więc się tak zastanawiam, czy jeszcze będzie okazja. Bo mam wrażenie, że inne są zdecydowanie bardziej opłacalne. Okej, weźmy sobie to, brzmi chyba dobrze. A dalej, Abelard. Dobra, weźmy sobie to z kolei. To powoduje, że wojownik, czyli Abelard, staje się celem priorytetowym dla każdego przeciwnika, który został zaatakowany przez niego w wręcz. A Abelard właśnie ma na celu, żeby skupiać na sobie ataki wrogów. Okej. To sobie weźmiemy, bo cel uzyskuje punkty, tymczasowe punkty życia, które zależą od wielkości charyzmy, czy tej towarzyskości, a u Cassie będziemy trochę szli w tym kierunku, więc to może być dobre. I Argenta, żołnierza. W ogóle to pierwszy bonus chyba, bo żaden z tych nie jest zaznaczony. Okej, to brzmi spoko. A nie, już to mamy właśnie. To jest oznaczone, że to mamy. Dobra, no to weźmy sobie to. Więcej ataków obszarowych. No i dobra, mamy to. Wszystkie poziomy ogarnięte. Łupy chyba wszystkie zabrane, tylko pytanie czystego lidera. O właśnie, lider tutaj jeszcze jest. W dodatku mamy... się wydostaniemy na nasz statek, ale tu mamy jakieś towary i mamy... jeszcze łupy, że jakaś snajperka się trafi. Tak jest, jest snajperka. I jest lepsza niż ta nasza. Te karty ze sobie weźmie, plus mamy zbroję dla heretyka. Weźmy sobie tą zbroję dla heretyka. I wiecie co, jeśli chodzi z kolei o uzbrojenie naszej grupy, sobie tam wszystko sprawdzimy na okręcie. O! Przez to, że znamy się na, że mamy wiedzę o Imperium, to uzyskaliśmy sobie pelerynkę, która była schowana w wahadłowcu i tą pelerynkę, to ona się wiąże z umiejętnościami oficerskimi. I to sobie może założy Cassia w takim razie. Nie, ona też ma, ale nie, dobra, to się bardziej sprawdzi, bo Cassia miałaby tu bonusy do charyzmy za każdego wroga w pobliżu. W pobliżu jej, ale ona rzadko jest blisko wroga, więc tak peleryna, którą jej daliśmy, będzie lepsza, bo mam dalszy zasięg umiejętności oficerskich. Dobra, chyba wszystko, spadamy na okręt i uciekamy z tej planety. A jeszcze coś, ale to przecież opowiedziałem, że tego jednak nie będę brał, bo żadna z naszych postaci tego nie użyje. Dobra. Opuszczamy lokację, udajemy się na mostek.
Co? Mamy jakieś zebranie z tego, co widzę naszej kadry. Okej, dzięki, niech będą imperatorowi, żyjesz, wasza lordowska mość. Wszyscy cieszymy się z twojego powrotu, a załoga jest pełna wiary, czy pełna jakby takiej, nie wiary, tylko, no, takiej religii, takiego zapału, o, może zapału do wykonania wszelkich rozkazów, które wydasz. Przede wszystkim, zanim o czymkolwiek zaczniemy rozmawiać, co tu wydarzyło się ze Słońcem tego Układu Gwiezdnego? Lordzie Kapitanie, widzieliśmy kilka okrętów, które podleciały do Słońca. Ciemne, czarne kreacje, niewykonane ludzką ręką. Otoczyły gwiazdę, a wtedy moje przeprosiny, wybacz mi, ale ciężko mi znaleźć odpowiednie słowa, które opiszą ten okropny widok. Obcy sprawili, że Słońce znikło w pustce. No, tak jak mówiłem, ukradli. Heinrichs mówi, że zamyka oczy i krzywia się w grymasie, mówiąc Drukhari. Drukhari, czyli mroczni Elderowie, rasa, która jest odpowiednikiem mrocznych elfów z uniwersum Warhammera, tego klasycznego, bowiem Elderowie to jest taki odpowiednik elfów właśnie w Warhammerze 40 tysięcy, no i tutaj też mamy podział na Eldarów, takich normalnych bym powiedział. Absolutnie nie nazwałbym ich wysokimi, tak, mamy wysokie elfy w ich odpowiedniku, ale mamy takich po prostu Eldarów, jakby potomków niegdyś największego imperium w galaktyce, oraz mamy mrocznych Eldarów, czyli właśnie Drukhari. Mroczni Eldarowie słyną z tego, że są okrutnikami. Oni wręcz muszą torturować żywe istoty, żeby siła psioniczna ich cierpienia z kolei wybawiała mrocznych Eldarów z rąk jednego z bogów chaosu, Slanesha. Czy z jednej z bogów chaosu, Slanesh, bo to jest bóstwo, które jest nazywane czasami z żeńska, czasami z męska, także ogółem z rąk właśnie Slanesha. No i Eldarowie po prostu się w tym specjalizują, czyli żeby zadawać ból w taki sposób, żeby ofiara jak najdłużej żyła, jak najmocniej cierpiała. Oni najeżdżają różne światy imperialne właśnie, nie zabijając mieszkańców, ale porywając ich na swoje statki, do swojego miasta Komorak, ukrytego w Osnowie. Nie jest Osnowa, to jest taka pajęcza sieć, to się tak nazywa, poprzez którą Eldarowie, czy to mroczni, czy zwykli się poruszają. To jest taki system, kurde, ciężko mi to wyjaśnić, taki system teleportacyjny można powiedzieć. I w środku tego systemu jest mroczne miasto właśnie mrocznych Eldarów, nazywane Komorak, i tam stamtąd Drukhari wypływają do świata rzeczywistego. Porywają ludzi i z powrotem właśnie na Komorak ich zawożą i tam zadają im różnego rodzaju katusze po to, żeby przeżyć samemu, ale też przy okazji przez wiele lat właśnie działania w ten sposób oni sami zaczęli jakby lubować się w zadawaniu tego cierpienia, robią to na coraz bardziej artystyczne sposoby. Tylko czemu oni kradli Słońce? Tego nie wiem. Widzimy, że na twarzy Abelarda, że jakby wyraz twarzy Abelarda zmienia się, jakby padł na nią cień. Jakbyśmy nie mieli wystarczająco dużo problemów już na ten moment. Obcy, wrogowie ludzkości. Henryks nam przytakuje. Tak jak wam mówiłem wcześniej, to są Eldarowie, najbardziej okrutni i przebiegli spośród swojego rodzaju. Jakby design ich okrętów odpowiada opisowi, który przedstawiła mistrzyni komunikacji. Podobnie jak wszyscy obcy, Drukhari są plagą na galaktyce, są plagą tej galaktyki, ale ich technologiczna wyższość jest jakby nie do dysku, nie, nie do dysku, nie
jakby nie jest przedmiotem dyskusji, są po prostu technologicznie lepsi od nas. Natomiast boją się magii osnowy, boją się psioników, dlatego opierają się na kreacjach ich pokręconego intelektu. I wiele spośród tych kreacji jest zdolne do robienia rzeczy, które są podobne właśnie do Czarnoksięstwa. Kradzież Słońca jest właśnie przykładem tego, do czego oni są zdolni. Czy obcy są w sojuszu z kultystami Aurory? Możemy wykluczyć to prawdopodobieństwo. Drukarii nigdy nie sprzymierzyliby się z wyznawcami arcywroga. Jeżeli miałbym nazwać jedną rzecz, którą ludzkość oraz ci obcy mają wspólne, to właśnie byłoby dzielona nienawiść do korupcji osnowy. Sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, Kardesie. Możemy kontynuować tą konwersację później, jeżeli będziesz sobie tego życzył, ale na ten moment myślę, że powinieneś przejąć dowodzenie. Okej, jaka jest obecna sytuacja na statku? Sanktuarium Nawigatora już nie pozostaje puste, ale silnik osnowy wciąż odmawia posłuszeństwa prorokowi inżynierowi. Bez niego nie możemy wykonać skoków osnowy. To właśnie, to jest zadanie Pascala. Może być rozgniewany, albo być może lamentuje nad kontuzjami, które wycierpiał podczas wcześniejszych walk. Natychmiast rozpocznę przygotowania do usługi modlitewnej. Jeżeli omnisjasz dzieli mi zrozumienia, uda mi się ugłaskać duszę maszyny tego statku. Okej, co się dzieje teraz na planecie? Nasi operatorzy radaru otrzymują wiele informacji o powstaniach oraz innych manifestacjach mocy arcywroga w różnych lokacjach na planecie. Biorąc pod uwagę fragmenty komunikacji, które pozyskaliśmy z naszej stacji voxowej, nie ma praktycznie żadnego oporu, który by stawiali ludzie gubernatora. Miliony ludzi przechodzą na bluźnierczą stronę finalnego świtu, ostatecznego świtu, kultu ostatecznego świtu i zbierają się w modlitewnych kręgach. Okej, czyli praktycznie całe to powstanie, które zwalczaliśmy na planecie, właśnie wybuchło z taką siłą, że prawie wszyscy mieszkańcy planety przechodzą na ich stronę. Okej, czy mamy jakąkolwiek nadzieję na odzyskanie planety? Obawiam się, że Rykat Minoris zostało stracone. Sytuacja się pogarsza z każdą minutą. Musimy opuścić ten system tak szybko, jak to możliwe. Aczkolwiek wciąż znajdują się ludzie na planecie, którzy nie poddali się wpływom herezji, którzy są godni uratowania. Nie licząc niewielkiej grupki naszych wahadłowców, moglibyśmy również wykorzystać wahadłowce, które pozyskaliśmy z Portu Gwiezdnego. Ciemne oczy siostry bitewnej błyszczą. Musimy uratować tak wielu, jak zdołamy. To wszystko stało się z jakiegoś konkretnego powodu. Święta Argenta, była znana z ratowania ludzi na umierających światach poprzez siłę modlitwy. Bóg Imperator osobiście wysłał gwiazdę z nieba, która uniosła świętą oraz jej wyznawców do samego nieba, z dala od korupcji i śmierci. Musimy zrobić to samo, co ona zrobiła. Przekierować wszystkie nasze wysiłki, by uratować tych ludzi, którzy wyglądają w tym momencie w stronę nieba, licząc na zbawienie. Życia Motłochu mają niską wartość. Naszym głównym celem powinno być uratowanie świętego reliktu, cudownego reaktora fuzyjnego oraz elektrokapłanów, którzy go strzegą.
Abelard z kolei marszczy brwi i mówi, że każda chwila, którą spędzamy w bliskości tego umierającego świata, sprawia, że jesteśmy wystawieni na ryzyko. Twoje życie, Lordzie Kapitanie, jest o wiele cenniejsze niż wszystkich ludzi, którzy znajdują się na Rykat Minoris. Dynastia von Falancius nie może zniknąć. Jak bardzo by to nie było godne pożałowania, musimy wykluczyć jakiekolwiek pomysły dotyczące ewakuacji. Ten świat jest skazany na zagładę, a jego mieszkańcy razem z nim. Zniknięcie gwiazdy było ostatnim aktem planu kultu ostatecznego świtu. Kiedyś byłem świadkiem podobnego wydarzenia. Świat poddał się sługom arcywroga i pozwolił na to, by korupcja zaczęła jakby coraz głębiej i szerzej swoimi mackami powlekać ten świat. W tym momencie miliony ludzi składają pokłony tym, którzy oferują im zbawienie i oddają swoje dusze chaosowi. Jest to poświęcenie tak wielkie, żeby sprowadzić świat demonów, tak to tutaj rozumiem. Nasza jedyna nadzieja na zatrzymanie tego procesu jest wycofanie się na odpowiednią odległość od planety i przeprowadzenie bombardowania klasztoru elektrokapłanów. Jeżeli uda nam się zniszczyć reaktor, eksplozja termonuklearna pochłonie cały tlen z tego świata i będzie wybuch termonuklearny i cały tlen z tego świata wyparuje, zabijając całą biosferę. Dzięki temu uda nam się uratować miliony dusz od losu gorszego niż śmierć i uratujemy Rykat Minoris przed byciem posterunkiem arcywroga. Jakikolwiek los wyznaczysz dla tego świata, błagam cię, żeby się pośpieszył, Lordzie Kapitanie. Planeta pali się w barwach czerwieni i purpury. Widzę to nawet z orbity. Dobra. Jestem razem z Lady, jeśli chodzi o ten temat. Koniec gadania, musimy uciekać stąd, dopóki jeszcze możemy. Okej, okay. I teraz czeka nas wybór. Coś w ogóle czającego się w głębinach naszej świadomości. To jest dokładnie. Okej, jakby coś w głębinach naszej podświadomości chce, żebyśmy nikogo nie ewakuowali, bo planecie należy się nowy mistrz. No podejrzewam, że w głębinach naszej świadomości w takim razie czai się jakiś demon. No ale dobra, co my tu możemy? Możemy spróbować ewakuować chociaż część ludzi, których mieszkańców planety możemy ewakuować. Możemy od razu jakby tutaj wydać rozkaz, aby zbombardować właśnie klasztor elektrokapłanów. Rykat Minoris musi upaść. Nie poświęcimy temu światu ani chwili czasu. Uciekamy stąd. I przygotowujmy się do translacji w Osnowę. Dobra, jesteśmy dobrą postacią, więc spróbujmy może kogoś uratować jednak mimo wszystko. Okej, Henryks nam tutaj mówi, że będziemy się skupiali na ewakuacji niektórych ludzi, to niedługo jakby jedyna nasza broń przeciwko tej planecie będzie już nie do użytku. Energia wypuszczona przez bombardowanie. Z
bombardowania. Nie wiem, co dokładnie co on tutaj mówi. W każdym razie mówi, że nigdy nie był świadkiem jakby tego, co było skutkiem zbombardowania świata demonów. Ale nie ma. Ale jest na tyle dużo dowodów, że takie próby. Okej, zgromadziliśmy na tyle dosyć dużo dowodów, żeby móc z pełną pewnością stwierdzić, że nie chcemy widzieć skutków bombardowania właśnie świata demonów. Okej, czyli możemy albo uratować część tej ludzkości i pozwolić na to, żeby Rykat Minoryt się przekształciło w świat demonów, albo możemy ten świat zniszczyć, zbombardować, zabijając miliony dusz, ale nie pozwolić na to, żeby wróg uzyskał tutaj swój bastion. I jakkolwiek... uważam tutaj, że jesteśmy dobrą postacią, to jednak tutaj jednak w świecie Warhammera 40 tysięcy ten chaos jest realny. To, że ten mogą się pojawić demony na planecie, to jest realne. To nie jest jakieś tam zabobonne gadanie jakichś religijnych fanatyków, które niczemu nie służy. Więc musimy tutaj być pragmatyczni, tak myślę. I to oznacza bycie dogmatykiem akurat w tej kwestii, więc... Okej, zniszczymy ten świat. Trochę się zastanawiam jeszcze nad tym krokiem, ale dobra. Zniszczmy ten świat. Tak, Lordzie Kapitanie, natychmiast poinformuję nawigację oraz pokłady artyleryjskie, żeby przeprowadzić ten manewr. Heinrichs nam mówi, że to jest właściwy wybór, Lordzie Kapitanie. Niech święty Exterminatus oczyści ten skorumpowany świat. Okej. Teraz jesteśmy razem z Pascalem, chyba przed jakby tym tą duchem maszyny naszego silnika osnowy. Co tu się dzieje? Sekstant osnowy nie odpowiada na rozkazy. Duch tego okrętu odrzuca nasze modlitwy w gniewie. Obecnie przeprowadzam kalkulacje próśb, które mogą jakby zadowolić tutaj szlachetną duszę. Magosie, dlaczego nie możesz przejąć kontroli nad technomatami? Na pewno ich wkład przyspieszy sprawy. Oni będą tylko przeszkodą. Poszukuję jakby metod, żeby naprawić ten błąd, który tutaj następuje. Magosie. Jeżeli nie doprowadzisz tej sytuacji, jeżeli nie zapanujesz nad tą sytuacją, wszyscy zginiemy. Działaj sprawnie. Okej, masz rację, to jest moja świątynia obecnie. Tech kamraci, wysłuchajcie moich instrukcji. W ogóle tutaj cały szum ustaje i akcje załogi zaczynają się łączyć w jakąś logiczną całość. Słudzy Omnisjasza zaczynają pracować w synchronizacji, a gwar binarnych rozmów staje się jakby symfonią raportów, które mago skoordynuje jak utalentowany konduktor, nie wiem. Dobrze zrobione, Pascalu. Omnisjasz mnie prowadzi. Proszę, zajmij miejsce przy jego kogitatorze, Lordzie Kapitanie. Dobra, podejdźmy. Posłuchajmy Pascala. Duża maszyna przed nami jakby jest złożona z tuzinów ekranów oraz setek różnego rodzaju światełek. Błyskające światła i niekończąca się ilość symboli oraz różnego rodzaju kropek na ekranie sprawia, że nasze oczy zaczynają łzawić. Dobra, nie chcę tego wszystkiego czytać, bo to jest aż za bardzo przedłuży odcinek. Słudzy Boga Maszyny, wysłuchajcie moich rozkazów. Akolici, przygotujcie
jakąś liturgię. Liturgię, nie wiem dokładnie czego, ale coś związanego z modlitwami do maszyny. Starsi technomaci, wyrecytujcie modlitwę do wygenerowania obecnego raportu danych. Raportu danych, tak, chyba tak. Ta operacja zostanie nazwana w protokole jako radość omnisjasza. Muszę poinformować się, że z przyczyn bezpieczeństwa kompletne jakby naprawienie sekstantu osnowy i update ich kuźni danych inaczej, że dla pełnego, że z powodów bezpieczeństwa jakby całkowite przytwierdzenie z powrotem sekstantu osnowy i update jego później danych jest potrzebny. Jeżeli nie zostanie to wykonane, Boże, nie przetłumaczę wam tego wszystkiego, wybaczcie mi, ale po prostu jest za dużo tutaj takich dziwnych tekstów, specjalistycznych słówek, których totalnie nie rozumiem. Myślę, że nawet ktoś władający biegle angielskim mógłby mieć problem tutaj ze zrozumieniem tego wszystkiego. W każdym razie Pascal tutaj stara się przeprowadzić jakiś technoreligijny rytuał nad duchem maszyny naszego statku. Okej, co ja muszę zrobić? Włóż swoją dłoń w gardło strażnika kogitatora, cybergargulca, który został wyznaczony do strzeżenia zastrzeżonych datakrypt. Dynastyczna krew z twoich żył posłuży jako klucz do źródła danych, gdzie przebywa duch maszyny. Oferujemy mu następnie modlitwy, które być może pokonają właśnie protokoły bezpieczeństwa. Prawa omnisjasza nie znają wyjątków i tak samo. A zatem w tym rytuale pozostanę u twojego boku. Nie wiem co dalej, ale pozostanie u naszego boku w każdym razie. Podążaj za moimi liturgiami, lordzie kapitanie, a być może uda nam się uzyskać jego błogosławieństwo, jego, czyli omnisjasza. Okej, włóżmy w takim razie dłoń w usta cybergargulca. Tak samo było na początku w prologu, że też aby dostać się do komnaty, w której był ten święte pozwolenie na handel, też musieliśmy otworzyć drzwi do tej komnaty właśnie wkładając rękę w usta jakiegoś gargulca, który następnie nam pomógł właśnie zabić część zdrajców i przegonić Kunrada Wojtgwira. Ale dobra. Coś się tutaj dzieje, jakieś komunikaty pojawiają się na ekranie. Okej. Co to znaczy? Coś jakby skąd tego kogitatora zwraca się w naszą stronę, a następnie tutaj Pascal nam mówi, że... coś nam mówi, nie powiem wam dokładnie co nam mówi. Znowu, że jakieś takie technologiczne gadki, których nie do końca rozumiem. W każdym razie część tej technologii została stworzona na świecie, który nie jest znany Pascalowi. Ale zaczynamy inwokację. Co teraz powinienemy zrobić? Lordzie kapitanie, proszę cię, abyś teraz zwracał się do ducha maszyny. Mów, przemawiaj następującymi słowami. Okej, jakby powołując się na swoją władzę, robię coś z protokołem silnika osnowy. Dobra, powtórzmy te słowa, nie dokładnie wiem, co teraz mam powtarzać. Okej, słudzy omnisjasza teraz złożą dary z oczyszczonych datakrypt dla ducha maszyny, aby mógł być wypełniony ich prawdziwymi oraz skalibrowanymi danymi. Niech omnisjasz zlituje się nad naszymi duszami.
Okej, okay, coś tam się dzieje. Niech mechanizm obudzi się w odnowionej czystości. Ale jakby Pascal coś, jakieś tam czynności przeprowadza, ale nagle się on zatrzymuje, dosłownie nagle, i mówi nie. Jego palce śmigają po runach dowodzenia, czyli podejrzewam, że po klawiaturze po prostu. Komenda za komendą. Jego mechadendryty klikają swoimi szczypcami, jedne pociągają za jakieś dźwignie, inne również. Ekrany wypełniają się symbolami całkowicie niezrozumiałymi dla nas, ale mówiącymi coś Magosowi. Okej, okay, może nic nie mówmy, żeby nie przeszkadzać. Okej, okay, dalej się coś dzieje. Fugitator zaczyna emitować iskry. Później krypta danych robi dokładnie to samo. Ktoś tam wybucha ogniem. Z czegoś tam idzie dym. Okej. Okay. Ilość błędów w sekstancie osnowy. Ilość błędów w sekstancie osnowy sprawia, że repozytoria danych ulegają zniszczeniu. Dary nie zadowoliły ducha maszyny. Silnik osnowy nie może być wypełniony siłą dynamiczną. Jesteśmy uwięzieni. Być może alternatywny protokół ryzański albo jakieś awaryjne uruchomienie jakichś tam dodatkowych czegoś, nie wiem dokładnie, co ja wam tutaj teraz tłumaczę. W każdym razie coś się pojawia na ekranie, czego Pascal nie zauważa. Magosie Haniumanie, jeśli mógłbyś pozwolić. Lordzie Kapitanie, ja... Nagle Pascal przestaje mówić w momencie, kiedy widzi coś właśnie na tym ekranie. Zakłócone transmisje z źródła danych. Całkiem prawdopodobnie, że... Coś tutaj mówimy o jakichś duchami maszyny. Coś się dzieje, nie wiem dokładnie co się dzieje, ale w każdym razie jakby pojawia nam się chyba możliwość przemówienia do ducha maszyny, więc przemówmy, czy słyszysz nas? Fugitator... Fugitator jakby reaguje na nasze słowa i coś się tutaj pojawia. Ktoś z kontuzją, z ratunkiem. Ratunek? Tak, duchu maszyny, uratuj nas. Okej. Okay. Pascal zwraca się w naszą stronę. Lordzie Kapitanie, ilość emocji w twoim rozkazie spowoduje, że... Nagle Pascal znowu kończy przemawiać. Bo widzi, że znowu coś się pojawia na ekranach, że ekrany się właśnie stabilizują. Pascal mówi, że... Pascal jest szokowany w ogóle, ale nagle mówi, że sekstans osnowy został aktywowany. Rzeka danych się stabilizuje. Dobrze mówię? Źródło danych się stabilizuje. Jakoś tak. W każdym razie dzieje się dobrze. Zero błędów znaleziono. I ostatni raport. Silnik osnowy jest gotowy do translacji. No, powiedzieliśmy do maszyny, żeby nas uratowała i maszyna słucha. Pięknie. Dobra. Lordzie Kapitanie, raport tutaj. Załoga jest gotowa do wykonania rozkazów, które zostały wydane wcześniej. I właśnie otrzymaliśmy informacje z z maszynowni. Nie wiem, co zrobiłeś, ale silnik osnowy jest gotowy do działania. Rozpoczynamy translację do osnowy, wasza lordowska mość.
Okej, okay. Co się właśnie stało? Pascal tylko może hipotetyzować, że duch maszyny wysłuchał naszych modlitw i zainterweniował. Przywołał siłę Omnisjasza, żeby przeprowadzić coś, co jest poza pojmowaniem właśnie Pascala. Okej. Niewiele wiem o świętych urządzeniach Omnisjasza, ale to, co widziałem na ekranie, wyglądało dziwnie. Niestandardowy wynik informacji utraconych w źródle danych. Serwitorzy wykorzystani jako przekaźniki danych nie są zawsze poddani całkowitej lobotomii. Fragmenty ich myśli czasami potrafią się pojawić w czystym kodzie. No tak, no bo kogitatorzy i serwitorzy to są jakby działają na bazie ludzi. Są takie komputery, jakie my znamy. No, w każdym razie wygląda na to, że Omnisjasz otrzymał i znaczy wie, jaką wiarą się wykazujesz, Pascalu. W innym przypadku nie wydarzyłby się taki cud. Mam nadzieję, że zapewni mi objawienie, które pozwoli mi zrozumieć naturę tego cudu. Właśnie, czyli po prostu, że komputer się naprawił sam w sobie. Dobra, skontaktujmy Ravora i powiedzmy, że właśnie jakby udajemy się do Osnowy. Oczekujemy na to, aż zasiądziesz na kapitańskim tronie, Lordzie Kapitanie. Niech Imperator nas chroni. Okej, mamy kolejny filmik. Tam widzimy chyba Rykard Minorys, tylko pytanie, czy to już zostało przez nas zbombardowane, czy też będziemy dopiero bombardowali. Szykujemy się do wejścia w Osnowę. Pojawiają się zasłony przy szybach, chyba po to, żebyśmy nie mogli obserwować immaterium z pokładów okrętu. Żeby nie popaść w jakieś szaleństwo, podejrzewam. No i kolejny przerywnik. Valencia's flagship made its way out of the doomed star system. As the void ship plunged deeper into the Corona's expanse, the rogue trader's subjects bid a formal farewell to the late head of the dynasty, Theodora von Valencius. Having paid their last respects, the crew gathered their strength and braced themselves for whatever was to come next. Znowu już jakieś zebranie. Lordzie Kapitanie, pozwól mi zaraportować. Nasza podróż przez Osnowę dobiega końca. Lady Navigator Orselio informuje, że właśnie dotarliśmy do miejsca, w którym możemy dokonać translacji do świata rzeczywistego w systemie Furibundus. Lady Navigator oraz jej piloci oczekują twojego pozwolenia na rozpoczęcie procesu. Furibundus system jest domem dla Footfall, jedynego posterunku Imperium z funkcjonującym... Nie wiem, co to jest Worf. W każdym razie czymś, jakiś jedyny punkt czegoś w całym pograniczu Koronus. Tych kapłani błagają cię, żebyś miał litość dla maszyn, które już są
mocno jakby wyczerpane przez osnowę i pozwolił sługom Nisjasza dokonać inspekcji oraz uzdrowić rany tego statku, naszego statku w dokach stacji Footfall. Czyli podejrzewam, że tutaj to są jedyne miejsce, gdzie są jakieś sensowne doki na, w całym pograniczu Koronus. Modlitwy i rytuały zajmą trochę czasu, które nasz chór astropatów wykorzysta, aby ustabilizować połączenie z światami należącymi do naszego protektoratu, z Dargonusem, Janusem oraz Kijawa Gammą. Mistrz Zachary Weisz Okej, mistrz Zachary Weisz jakby tutaj odzyskał zaproszenie, które zostało wysłane przez Immaterium. Suweren Footfall chciałby nas poprosić o audiencję. Nawiązując do do wiadomości wysłanej przez mistrza Zachariasza, wychodzi na to, że suweren jest bardzo, bardzo jakby niecierpliwy, żeby spotkać się z nami tak szybko, jak to tylko możliwe. Okej, Footfall to miejsce, w którym brud oraz świętość idą ręka w rękę. Hieronymus Doloroso prawdopodobnie spodziewa się wizyty ze strony Argenty. Wyobrażam sobie, że będzie zainteresowany porozmawianiem również z nami, znaczy również z tobą, Herdesie. Duchowny to był, duchowny Hieronymus Doloroso. Opuszczę twój okręt, kiedy tylko dotrzemy na Footfall, Herdesie. Kiedy tylko to się dokona, uznaj zadanie od Lorda Inkwizytora jako wykonane. Wasza lordowska mość, młody Iwain Winterscale poprosił mnie o przekazanie jego wdzięczności za twoją gościnę oraz za uratowanie go z pewnej śmierci. Nie chcę przedłużać swojej gościny, więc chciałby opuścić nasz okręt na Footfall właśnie. Lord Iwain jakby przysięga, że nigdy nie zapomni długu, jaki ma wobec nas. Chciałbym poinformować wolnego kupca, że podczas rytuału inspekcji ta jednostka odkryła klaster danych w kogitatorze kapitana, które są ukryte przed ciekawskimi oczami, co oznacza, że jakiś personalny, osobisty szyfr oraz sakrament algorytmicznej autoryzacji. O Boże Święty, jak ja lubię czytać te wypowiedzi Pascala. Jednostka Cardes von Falancius została dodana do listy osób mających dostęp. Okej, dobra. Zostawiasz nas, Henriksie. Umowa pomiędzy Lordem Inkwizytorem i twoją poprzedniczką była taka, że miałem zostać przetransportowany do Footfall i nigdzie dalej. Nie chciałbym nadużywać twojej gościny i twojej cierpliwości dłużej niż to dotychczas zrobiłem, Kardesie. Okej, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Prawdziwi słudzy Imperatora zawsze są mile widziane na moim okręcie. Jesteś talentowanym wojownikiem. Miałbym pożytek z kogoś takiego jak ty. Co byś powiedział, żebyś pozostał w mojej świcie? Dzięki ci za ofertę, ale muszę odmówić. Obawiam się, że moja służba dla Złotego Tronu jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Okej, Argenta, kim jest ten duchowny Hieronymus, który chce ze mną porozmawiać? Jest głową misji Druzjan na Footfall, jednym z najbardziej prominentnych kleryków w sektorze. Złożenie mu wizyty jest dobrą rzeczą dla każdego lojalnego sługi Imperatora.
Asystowałem jego misji, zanim dołączyłam do Lady Theodore w jej podróży. Potrzebuję jego błogosławieństwa, żeby towarzyszyć nowemu wolnemu kupcowi z rodu von Falancius. Jeżeli chcesz mnie na swoim pokładzie, musimy się spotkać z duchownym Hieronymusem. Dobra, Abelardzie... Czemu, albo inaczej, czemu suweren chce mnie zobaczyć tak bardzo? Nie ciebie osobiście, chcę po prostu spotkać się z wolnym kupcem z rodu von Falancius. To kara? Podejrzewam, że właśnie ten cały suweren nic nie wie o śmierci Lady Theodory. I po prostu chciałby uzyskać audiencję z kimś, kto posiada odpowiednie wpływy. Coś mi podpowiada, że musi się dziać coś niedobrego na Footfall i jeżeli naszym astropatom udało się zyskać tak silne emocje z tej wiadomości. Nie mamy informacji, Lordzie Kapitanie. Transmisja z chóru astropatycznego Footfall była jedyną, którą mistrz Zachariasz uzyskał w ostatnim czasie. Dobra. Odcinek nam się przedłuża. Nie chcę kontynuować tutaj za bardzo tych wszystkich dialogów. W każdym razie myślę, że możemy już powiedzieć, że powiedzcie Lady Navigator, że byśmy wyszli z realnej przestrzeni. Znaczy, żebyśmy wyszli do realnej przestrzeni. Okej, Wigdis zaczyna przekazywać instrukcje. Statek zaczyna się szykować właśnie do wyjścia z Osnowy. Jeszcze jedna rzecz, Lordzie Kapitanie. Nikt na stacji nie wie o śmierci Lady Theodory i o tym, że jakby odziedziczyłeś jej tytuł. Suweren Tokara zostanie poinformowany. Jest to wymagane, żebyśmy mogli wykorzystać doki. A poza tym oczekuję personalnej audiencji z wolnym handlarzem. Nie spotkać się z nieznaną sobie osobą jakby nieznanej, niepewnej pozycji. Aczkolwiek jest jeszcze sprawa... Momencik. Okej, jestem z powrotem. Tak to jest, jak ma się niemowlę w domu. Czasami niełatwo nagrywać godzinę z rzędu chociaż. Dobra, na czym to skończyliśmy? Aha, pozostaje jeszcze kwestia poinformowania o wszystkich o twoim przybyciu, jakby ogłoszenia twojego przybycia. Możemy powiedzieć... Możemy albo przybyć na stację z odpowiednią pompą i ceremonią, albo odwiedzić ją incognito. A wiecie co? Ale niech będzie, że oficjalnie tam przybędziemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak się stanie, Lordzie Kapitanie. Za twoim pozwoleniem powrócę do swoich obowiązków. Dobra. Moi drodzy, na tym kończymy odcinek. Odcinek, który zaczął się z pompą, bo zaczął się od walki z Astartes, którego pokonaliśmy, ale to nam ostatecznie nic nie dało, bo musieliśmy uciekać z planety, która pogrążyła się w chaosie dosłownie i w przenośni. Zdecydowaliśmy o zbombardowaniu tej planety z pomocą Exterminatusa. Dla tych, co nie znają Warhammera, Exterminatus to jest tak przepotężna bomba, że likwiduje całe życie na planecie właśnie poprzez chyba wykorzystanie chemii i ognia. W każdym razie nic na planecie nie ma prawa przetrwać, kiedy Exterminatus zostaje zrzucony na taka, to jest taka specjalistyczna bomba. Nie, a w dodatku tam chyba mieliśmy wykorzystać ten reaktor jądrowy do tego, czy reaktor fuzyjny do tego, żeby właśnie też wyparował cały tlen na planecie i zginęło wszystko w biosferze, także no
uciekliśmy stamtąd, można powiedzieć, w dosyć niefajny sposób, bo zniszczyliśmy całą planetę, tak, zamiast ją ratować, czy ratować chociażby jakąś niewielką część mieszkańców, ale tak jakby patrząc na szerszy obrazek, wydaje mi się, że to było właściwe działanie. Mieliśmy następnie scenkę, kiedy jakby, no, płynęliśmy przez Osnowę, czy podróżowaliśmy przez Osnowę, gdzie była się oficjalna ceremonia pogrzebowa Lady Theodory. No i w zasadzie na tym można zakończyć, no bo przybyliśmy do systemu Furibundus, do układu Furibundus. Czemu my tu w ogóle jeszcze mamy jakąś krew na tych zwojach tekstu? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo to było dla mnie zrozumiałe, jak mieliśmy bunt na pokładzie i tu się toczyła walka na mostku, ale czy tej walki nie ma. No i krew. A, krew się pojawia i znika. Ciekawe. Dobra, w każdym razie przybyliśmy do układu Furibundus, udamy się na stację Footfall i zobaczymy, jak tutaj dalsze losy naszego Herdesa i naszej drużyny się potoczą. W każdym razie to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.